Dzień dobry, postanowiłem zacząć kolejną serię Let's Play na moim kanale. Tym razem zajmę się przygodówką studia Revolution Software, a ta przygodówka nosi nazwę Broken Sword. Angielska firma Revolution Software, zanim jeszcze stworzyła Broken Sword, wydała dwie inne ciekawe gry przygodowe. Pierwszą z nich była Lure of the Temptress, i ta gra została wydana w 1992 roku. Jednak to były takie pierwsze przygodowe podrygi studia Revolution. I mimo nowości, które były w tamtej grze, mianowicie takiego systemu Virtual Theater, który zakładał, że postacie poboczne, drugoplanowe sobie tak swobodnie wędrują po świecie gry, pewna dowolność w ich zachowaniu panuje, to jednak dopiero wydane w 1994 roku Beneath a Steel Sky było grą naprawdę wysoko ocenianą, dobrą, i tę grę ja już przeszedłem, więc mogę się o niej wypowiedzieć. Ja ją bardzo cenię, jest jedną z moich ulubionych przygodówek, z dwójką przesympatycznych głównych bohaterów. No, Robert Foster może nie był do końca taki sympatyczny, bo to taki bohater pewny siebie z krwi i kości. Natomiast jego towarzysz, robocik Joey, wprowadzał mnóstwo humoru do fabuły całej. Była to przygodówka w konwencji science fiction, ale właśnie na wesoło, pełna takiego specyficznego humoru, który mnie osobiście bardzo do gustu przypadł, a scena rozprawy sądowej jest jedną z moich ulubionych, jeśli nie ulubioną w ogóle, którą dotychczas miałem okazję poznać w grach przygodowych. No cóż, później po wydaniu Beneath a Steel Sky właśnie powstał Broken Sword. Pierwsza część tej gry miała swoją premierę w 1996 roku, a kolejne części nieco później, w 1998 roku druga część serii, później już trzecia i czwarta trochę zmieniły konwencje. Autorzy według niektórych przekombinowali, chcąc wprowadzać sporo zmian, przechodząc na inny interfejs. No ale piąta część, która pojawiła się chyba w tym roku, w 2014, tak, i niedługo będzie miała premierę w Polsce pudełkową, znów wraca do korzeni i bardzo dobrze moim zdaniem. No choć jeszcze oczywiście czekam cały czas na polską premierę i dopiero wtedy kupię grę i w nią zagram i będę mógł powiedzieć coś więcej, czy dorównuje dwóm pierwszym, które uważam za naprawdę świetne przygodówki, no, co najmniej bardzo dobre. Pierwsza świetna, druga bardzo dobra. Tak, jeszcze w międzyczasie, w 2009 roku, to jest taka ciekawostka, powstała zremasterowana wersja Director's Cut pierwszych dwóch części. Najpierw jedynki, później Broken Sword 2. Tak, powiem szczerze, mam te gry, ale w nie nie grałem jeszcze. Natomiast widziałem trochę materiałów na YouTube, między innymi. No i tak się zastanawiam, po co to wszystko? Oczywiście, dostosowanie do nowych systemów operacyjnych, sprawienie, żeby też przypomnienie o całej marce, też sprawienie, żeby młodsi starzem gracze mogli zagrać w tę grę, jest w porządku. Ale te ramki z wizerunkami postaci przy dialogach, czy zmiana niektórych elementów interfejsu, nie do końca uważam, że była słuszna, bo o ile te przygodówki w rozdzielczości 320x200 z wielkimi pikselami oczywiście mocno się zestarzały, tak grafika w tych ręcznie rysowanych grach przygodowych wykonanych w trochę wyższej rozdzielczości, ona się tak szybko nie starzeje. I Broken Sword, mimo że ma już Shadow of the Templars pierwsza część, mimo że ma już 18 lat na karku, wciąż wygląda znakomicie. I tak patrząc na te poprawki, to moim zdaniem wersja zremasterowana wygląda gorzej od tej oryginalnej. No ale cóż, podjęto taką decyzję, a nie inną. Ja kiedyś nadrobię te zremasterowane wersje, dlatego że przede wszystkim no, są jakieś zmiany. W pierwszej części początek jest nieco inny niż w wersji oryginalnej, dlatego będę musiał to nadrobić. Tym niemniej uważam, że naprawdę pierwsza część ma świetny klimat, także graficzny, audiowizualny, i nie trzeba było poprawiać czegoś, co jest dobre. No to myślę, że wyczerpałem już
Już to, co powinienem powiedzieć na wstępie i możemy grę zaczynać. Zachęcam, zapraszam, zwłaszcza tych, którzy jeszcze Broken Sworda nie mieli okazji poznać. Zaczynamy. Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me, of cafes, of music, of love, and of death. As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever. Zaczęło się niczym w filmach Hitchcocka od bardzo mocnego uderzenia. Ciekawe, czy teraz atmosfera będzie narastać i gęstnieć, mam taką nadzieję. Wypadałoby najpierw wejść do środka i sprawdzić, czy wszyscy tam cali i zdrowi, w co wątpię. No ale może jednak rozejrzyjmy się najpierw na zewnątrz. Coś ciekawego, a nuż coś ciekawego znajdziemy. The leading article referred to the visit of a Nobel Prize winner from some unpronounceable Eastern European state. That was the only news story. The rest was rumor, gossip and sensationalism. Then I noticed the writing at the foot of the page. It read Salah ed-Din. 1345. Dopisek Salah ed-Din 1345. Być może tę gazetę czytał na przykład ten staruszek, który zginął tam w środku. Także może to być jakiś trop. Warto to zapamiętać. Teraz może jeszcze zobaczymy, czy tutaj w tych resztkach nic ciekawego nie ma. I considered straightening the table. But I figured it best not to disturb the evidence. I zwróćmy teraz uwagę na to, że George Stobart, nasz główny bohater, opowiada całą tę historię z perspektywy czasu, czyli on kiedyś w niej uczestniczył i teraz zdaje nam z niej relację, mówiąc w czasie przeszłym. Bardzo mi się taki zabieg podoba. Rzadko go widywałem w grach komputerowych, w przygodówkach, częściej w filmach, ale taka narracja tworzy taki specyficzny, ciekawy klimat, który bardzo mi się podoba. Dobra, wejdźmy teraz do środka, no i sprawdźmy, czy może udało się przeżyć temu staruszkowi i tej kelnerce, która tam była.
ewentualnie ktoś jeszcze, nie wiem. No chyba nie, chyba te dwie osoby. Staruszek siedział w bezpośrednim sąsiedztwie tego ładunku podłożonego przez klauna, który wbiegł, wziął walizkę, wybiegł i zostawił właśnie ładunek, więc to był zamach. Na razie no nie wiemy, co powodowało klaunem, dlaczego, no, dlaczego ten zamach został dokonany, no ale sprawdźmy, czy staruszek żyje, w co wątpię. I tried not to meet his stare as I searched the dead man's pockets. No wallet, no papers, no credit cards. The guy's past was a blank page. The sight of the dead guy's staring eyes turned my knees to jelly. No cóż. Niewątpliwie zginął. Zresztą można było się tego spodziewać. Teraz jeszcze, nim zajmiemy się kelnerką, to spójrzmy na tę butelkę, która tu stoi. Wiadomo, kiedy coś niespodziewanego się zdarzy, to pierwszą rzeczą to... Pierwsza rzecz to czasem sięgnięcie nawet po alkohol czy po coś do picia, żeby ukoić te skołatane nerwy. No ale nie wiem, czy będziemy pić. I needed a stiff drink, but I hated the taste of brandy. No dobra, najważniejsze to zająć się ludźmi, więc... No sprawdźmy, czy żyje ta kelnerka. Oh my head. Never again. How much vodka did I drink? Oh, no, don't tell me. What is your name, Sherry? George Stobart, ma'am. Oh, American. She asked the question quite innocently, but I could sense her reserve. It was something which seemed to afflict all Europeans. You look like you could use a little help. I could use a little drink. I feel sick, dizzy, and bruised. I don't even remember the party. Just relax and take it easy. You've been knocked out. You don't say. What happened? There's been an explosion. You should try not to move. Are you a doctor? Zanim odpowiemy na to pytanie, to zwrócę uwagę na trzy rzeczy, które od razu się rzucają w oczy. Pierwsza to niezwykle szczegółowe i realistyczne animacje, które są w pierwszym Broken Swordzie. Otóż widzieliśmy, kiedy wstawaliśmy po wybuchu, George otrzepywał nogawki. Teraz ciągnął tę kobietę, podnosił ją i posadził na ławce, więc wszystkie czynności są tu bardzo szczegółowo zanimowane. Autorzy przyłożyli wielką wagę do szczegółów i bardzo dobrze. Animacje wyglądają nawet lepiej niż w większości współczesnych przygodówek. Weźmy na przykład przygodówki The Delic Entertainment, które same w sobie w większości są bardzo fajne i polecam je. Warto w nie zagrać, natomiast animacje są tam zdecydowanie mniej szczegółowe i gorzej wykonane niż tutaj. Zatem brawa dla autorów za te animacje. Również, jak powiedziałem, dbałość o szczegóły. Wyraża się ona także w tym, że jesteśmy we Francji, w Paryżu, więc postacie, które się tu znajdują, mają francuski akcent, jak właśnie ta kelnerka. No i trzecia sprawa to możliwość wyboru, potwierdzenia bądź zaprzeczenia w opcjach, w dialogach. Wprawdzie zwykle nie ma to jakiegoś wielkiego przełożenia na dalszy rozwój wydarzeń, natomiast inaczej później toczy się dalsza część dialogu, więc zwiększa to tak zwaną wartość replayability, czyli po prostu warto zagrać ponownie, jeśli już przeszło się grę raz czy nawet drugi raz, bo za każdym razem można coś nowego, coś ciekawego usłyszeć i przeżyć. Dobra, czy jesteśmy lekarzem? Ależ oczywiście. Yes, I am. I studied under Dr. Benton. With you? Only one of the most brilliant medical minds on this planet. He taught me everything I know about medicine. Can you remember anything at all? No. I need a drink. Pour me a brandy. Ponieważ jesteśmy lekarzem, to gdybyśmy jej zabronili wypić, to by nie wypiła. No, ale myślę, że ciekawszy będzie dialog, jeśli damy jej tę brandy. Is that straight or with ice? Just give me the bottle with a cheat on it. I guess a little drop won't hurt. Ah,
She knocked back the brandy as if it was water. I was glad I wasn't picking up the check. What about the old man? Is he dead? No, nie da się ukryć, że nie żyje. Powiem jeszcze, że... Bo zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie, że gram w wersję ze spolszczeniem Manuela Czaszki i ekipy grajpopolsku.pl. Jest tu trochę błędów, ale niedługo to spolszczenie ma się doczekać za jakiś czas gruntownej korekty, więc na pewno większość błędów, czy może nawet wszystkie, zostaną usunięte. To jedno z pierwszych spolszczeń Manuela Czaszki. Tak, jesteśmy doktorem i... Nie, tym razem pytanie brzmiało, czy staruszek nie żyje. No nie da się ukryć, że nie żyje. Yes, he is. Oh, mon Dieu. I've never seen a real-life corpse before. Except for grandmamu. That was different. She was family. Has he gone stiff? I shouldn't think so. He's only been dead a few minutes. No i teraz wypytajmy ją o różne rzeczy. Tutaj jest menu dyskusji, dialogu, czyli możemy zapytać tę kobietę o różne rzeczy. Natomiast tutaj mamy pasek przedmiotów. No i o tej możliwości, o tym dodatku przy prowadzeniu rozmowy powiem może nieco później, kiedy będziemy mieć trochę więcej w ekwipunku. Did this newspaper belong to the old gentleman? I don't know. Someone has scribbled a note on it. It reads Sala Eddin, 1345. Does that mean anything to you? No, monsieur, nothing. Did you know the old man? No, monsieur. I never saw him before. How did the old man behave? Well, agitated. He kept looking about him at the door, at his watch. As if he was waiting for someone? Yes, I suppose so. He was worried about something, that's for sure. If you ask me, he was having an affair. He had that look about him, like a guilty husband. Wbrew pozorom, to może nie być wcale taki głupi wniosek. Dlaczego? Ponieważ kelnerki czy barmani, osoby pracujące w takich miejscach, gdzie bywa wielu ludzi, oni uczą się obserwować ich zachowania. Też często ci ludzie się zwierzają im. Dlatego no, nabywają takiej umiejętności i poznają po zachowaniu może co trapi danego człowieka, czy... No, może potrafią odkryć pewne jego sekrety, dlatego należałoby wziąć pod uwagę to, co ona mówi. Zawsze to jakiś motyw, choć no nie wygląda to na morderstwo powodowane zazdrością, bo raczej celem była walizka. Do you remember what happened when the clown entered? I remember that horrible tune he played, all right. It was like a funeral dirge. I'd never liked accordion music either. Did the clown speak to the old man? No. He just laughed at him. Then he grabbed the old man's briefcase and ran out of the door. Did you see what the old man had in his briefcase? No, he didn't open it. What did the old man do when the clown snatched his briefcase? Nothing. He just sat there like he was frozen. Did the old man try to stop the clown? Oh, he didn't have a chance. The clown dropped his accordion and ran out of the door. That's it. That's all I can remember. Stay here, mademoiselle. I'm going to look around for evidence. Tak to zwykle bywa w tego rodzaju sytuacjach, że wszystko rozgrywa się w mgnieniu oka, w ciągu kilku sekund i no, potencjalna ofiara, w tym wypadku ten staruszek, który pożegnał się z życiem, nawet nie ma czasu, by zareagować, no bo fakt, mógł wybiec za klaunem, ale niby dlaczego. Więc pewnie był zdezorientowany, no i... To sekundowe czy kilkusekundowe wahanie kosztowało go właśnie życie, utratę życia. Teraz wyjdziemy sobie stąd. Moglibyśmy tutaj iść na prawą stronę ekranu, bądź w głąb. Wybiorę tę drugą możliwość. No i będziemy świadkami niezwykle interesującej scenki. Hold it right there. Oh, don't shoot. I'm innocent. I'm an American. Can't make up your mind, huh? I demand to see the American consul. Drop your weapons and get down on the ground. Put that thing away, Sergeant Moon. I apologize, monsieur, but I cannot permit you to leave. Am I under arrest? No. I would simply like to ask you some questions. En avant, to the café, marche.
What a mess. This bombing is an outrage, is it not? Stop that, monsieur. Stop holding your breath at once. Has it occurred to you that he may be dead, Mou? Oui, monsieur, but I prefer to look on the bright side. Besides, I recall a case where the killer escaped by feigning death. However, in this case, the man is quite dead. Clearly, the killer knew of his presence and... How many times have I warned you about premature extrapolation? All we know is that he is dead. It seemed reasonable to assume... A great detective assumes nothing. Take Maigret, for instance. But he was a fictitious character, monsieur. Why, he was no more real than Poirot or Tintin. That's different, Mou. They were comedy Belgians. Anyway, it is unlikely that even you will learn much from talking to the dead. Examine the girl and take her statement, if you can. I doubt if she is in a fit state for questioning, monsieur. It smells to me as if she has been drinking. As I feared, we have stumbled upon a den of iniquity, Mou. Leave her to me, sir. I am used to handling drunken women. I do not doubt that for one moment. Et maintenant, to business. Your name, please? George Stobart. I'm from California. And what brings you to Paris, Monsieur Stobart? Travel. I'm touring Europe. You chose well. The city is most beautiful at this time of year, no? Yeah, I guess so, apart from the bomb blasts. Were you in the vicinity of the cafe at the time of the explosion? Yeah, I was sitting out on the sidewalk. I was lucky I wasn't killed. The inspector passed over my remark with no reaction. Did you see the deceased enter the cafe? No, za chwilę odpowiem na to pytanie. Nie sposób natomiast nie skomentować tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy przede wszystkim. W ogóle bardzo urocza dwójka. Inspektor i sierżant Mu. No już same okoliczności naszego spotkania były niezwykle ciekawe i ten pierwszy tekst "Jestem niewinny, jestem Amerykaninem", rzekł George, natomiast reakcja Mua "Nie możemy się zdecydować, co?" Tak jakby bycie Amerykaninem od razu oznaczało, że musi być winny. I zresztą to się dobrze komponuje z tym, co z tym jak zareagowała kelnerka na nazwisko, na George Stobart, z pytaniem, czy jest Amerykaninem. George wtedy zauważył pewną rezerwę i stwierdził, że to chyba wspólna cecha właśnie Europejczyków, że Amerykanie, że odnoszą się w stosunku do Amerykanów z jakąś tam podejrzliwością i nieufnością. Może tak było w latach 90., teraz chyba już nie do końca. W każdym razie przezabawna scenka. No i druga, jeszcze lepsza, to reakcja Mua na badanie zwłok, jego badanie zwłok. Proszę przestać wstrzymywać oddech. Tak, bardzo humorystyczna postać. Zresztą jego towarzysz to znowu taki trochę, no nie wiem, czy inteligent, bardziej filozof. Także dobrana z nich parka. Pytanie brzmiało, czy widzieliśmy staruszkę, jak tutaj wchodził? Nie no, nie widzieliśmy. Zaprzeczenie. No. Did you see anyone else in the cafe? Nie no, no przecież nikogo nie widzieliśmy, prawda? I'm sorry, Inspector, I didn't. It never ceases to amaze me how unobservant the public can be. Is the girl all right, Mu? She'll live if she survives the hangover. She says the killer was disguised as a clown. A circus clown? Did you see him, monsieur? No przecież, no widzieliśmy klauna. Ile razy mamy ci mówić? Tak, to jest takie fajne, możemy kluczyć trochę w zeznaniach. Oh yeah, now you come to mention it, there was a clown. I didn't think much of it at the time. After all, this is Paris. I see you come well armored with preconception. Let us hope that your sheath does not turn out to be your shroud.
You are my Winkle, monsieur. And I'm not afraid to use the pin. Eh bien, I have heard enough. What do you mean? I am satisfied that you know nothing. You may leave. I hope this little incident does not spoil the rest of your vacation. What about my personal safety? Can't you at least give me some advice? What can I say? Stay alert and look out for suspicious characters. And don't cross the road until the little man shows green. Great advice. I honestly believe you are in no danger, monsieur. Should you remember anything of importance, please contact me. My card. Thanks. That is all. You may go. There's not much to go on, monsieur. On the surface, no. But what lurks inside the subconscious? If the door can only be opened... Are you serious, monsieur? I thought your interest in psychic detection was purely academic. Academic? You are about to witness a scientific breakthrough. Tak. Bardzo interesująca parka, jak już wspomniałem. Gdybym w rzeczywistości taką spotkał, to chyba bałbym się bardziej właśnie inspektora i sierżanta niż tego klauna z ładunkiem wybuchowym. Może na widok klauna bym nie uciekał, natomiast gdybym usłyszał rozmowę tych dwóch panów, to zwiałbym, gdzie pieprz rośnie. Nie no, są przeuroczy, wprowadzają dużo humoru. Natomiast sprawiają wrażenie takich lekko, powiedziałbym, nieprzewidywalnych. Nie wiadomo, co im może strzelić do głowy. No tak, a jak widzimy, George Stobart z turysty zmienił się w detektywa. Może cała fabuła nie zaczyna się w jakiś wielce oryginalny sposób, ale jest na tyle ciekawa, by przykuć do monitora i na pewno nie jest odtwórcza. Cała gra mimo wszystko jest dość świeża i wydarzenia przeżywa się bardzo przyjemnie i fajnie w nich uczestniczyć. No dobrze, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Mam nadzieję, że dalej poziom tej pierwszej części tych początkowych wydarzeń będzie utrzymany. No ja jestem pewien, że tak będzie. Więc zapraszam. Do usłyszenia. Pa, pa.